No to co? Tak dobrze szło, to jeszcze raz nową talią. Aj, jolo, 80 musi być. Jedno życie tylko. Do zrobienia. A chociaż tak ryzykownie mega, ale do zrobienia. Zróbmy jedno życie tylko. I dajmy to, dajmy to. Dajmy to. To niech będzie. Coś to jest takie. Że to są silniejsze te w sumie. More and stronger creature. No to jest trudne już, ale... More and stronger. Tego bym nie... Tego bym chyba nie brał, Imo. Nie chcę, żeby były silniejsze. Już wolę chyba na jedno życie grać. I sobie coś odjąć. I weźmy to na przykład. No, i jest 80. Trochę na farcie, poprzednią rundę. I dobra, mamy nową talię. Raccoon. I właśnie on ma nową tą umiejkę. Czyli jakby naprzeciwko osoba też kości ten, no nie wiem, zobaczymy jak to się potoczy. Tak czy siak, fajnie, podoba, bardziej mi się podoba ten buildzik na początkowy niż tamten. Tamten był jakiś taki sobie. Zobaczmy, no i takie... Weźmy wilka. Takie bez szału bym powiedział. Weźmy Ravena. Zastanawiam się, czy nie ognisko. Już na start ognisko. I coś polepszamy. Kusi, kusi, żeby coś już polepszyć. No jolo. Lecimy do ogniska. Obrażenia. Tak, dużo pod ewolucję mam, to prawda. Co byśmy mogli zrobić, żeby też zadawało obrażenia? No dobra, tego zwiększmy. Będzie mega, mega OP. Ale tylko raz, bo nie chcę go stracić. Tak, też założyłem, że dużo pod ewolucję. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i co? I możemy te teoretycznie wilka zrobić. No i też tak zrobimy chyba wilczka. On się ewoluuje sobie przez tę jedną rundę. Połóżmy dwie te wiewióry. No i proste. Proste, że łatwo. Dobra, tutaj pod krew. Może nie pod krew, bo to jest zawsze ryzyko. Ciekawe, na pewno. Umiejka, ale bardziej to jest bardziej przydatne, zwłaszcza przy ulepszeniach. Totemik, no totem. Może w końcu coś ciekawego. To jest bardzo fajna umiejka, fajnie jakby to pod głowę fajnie podeszło. Raccoon. Raccoon jest ciekawą kartą, nie powiem. Dajmy go tutaj na razie. W ogóle gram teraz na jedno życie, muszę o tym pamiętać. O kurde. O kurde, prawie zaraz będziemy martwi, jak tak dalej pójdzie.
No i po robocie. Da się wysłać głowę do nowej wierugi, czy to tylko do... Nie, nie da się. Tylko w kampanii głównej się dało. Tutaj już nie ma... No nie ma takiej możliwości po prostu. Albo tu ulepszenie tego... Nie wiem, nie mam chyba na razie co ulepszać, Imo. Lepiej do ogniska pójść chyba na razie, wiecie? To idziemy do ogniska. O, jest! Lamengeirer. I to jest właśnie nowa, tylko że, kurczę, no, ona jest, to się wydaje spoko, tylko że, kurwa, 3T, nie, o, totalnie, ale to totalnie na razie nie mam, jak stawiać takie karty, bo jest, mogliśmy też pototem pójść, ale dobra, chodźmy już po ognisko, bo już poszliśmy. Ja tak sobie myślę z perspektywy czasu, że w sumie mogliśmy też iść pod tego. No, totalnie, nie ten. Dobra, może... Rakuna ulepszmy, a co tam? Kusi mnie, żeby drugi raz ulepszyć, ale nie będziemy ryzykować. Raz mu wystarczy. Karta wydaje się spoko, chociaż czy ja wiem, czy taka spoko. No, na upartego byśmy ją poświęcili, to też byśmy dużo nie stracili. W sumie. Dobra. O kurwa, przegraliśmy. Ja pierdykam, nie wierzę. Co za głupie przegranie. Nie no, lecimy nexta od razu, bo to było tak głupie. Dobra, ale chyba nie bierzemy jedno życie, bo to jest zbyt ryzykowne. I za bardzo, za łatwo błąd, wiecie? Dajmy new run, dajmy to. Oczywiście niby kościana. Nie grajmy na to, grajmy tak. To, niech będzie. To. I dajmy sobie może... No dajmy sobie wyższy poziom przeciwników. Bardziej mi się będzie trudno. Zobaczymy. Jeden silniejszy przeciwnicy. Zobaczymy jak nam pójdzie, ale kurde, no jedno życie jest zbyt irytujące. Nie, to był tak beznadziejny run, że zróbmy powtórkę. Cockroach, za umiejkę. Ja też mam fajną miejkę, ten alfa. Tylko, że za kości jest niestety. Ale jakby się dało ją komuś innemu. Ten też jest spoko, bo ten silne obrażenie zadaje jak na... On ma tą fajną fazę drugą nawet, bo tam chyba 2 na 4 jest. Dobra, weźmy tego, niech będzie. Kurwa, taki fajny totem się trafił tam, co nie? Że mogli, jakbyśmy go ładnie połączyli. Kurwa, znowu jakieś gówniane. Nie mogę po prostu. Kurwa, zaraz.
No dobra, udało się te pierwsze walki jako tako. No proszę. Koza! No, jeśli byśmy wzięli tego typa, to koza byłaby kozacka. Dobra, weźmy koza. Może się przydać. Koza może się przydać, że tak powiem. Zobaczymy. No i to jest spoko nawet. Że wszystkie barany będą miały dodatkowy update. Nie mam aż tak dużo baranów w sumie. Ale to jest w ogóle koza, że ona z update dostanie. Spoko, fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć, że koza. Że koza dostanie update. Ale w sumie nie opłaca się ją. Nie opłaca się ją na razie stawiać, nawet jeśli dostanie update, szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje. O, teraz się opłaca ją postawić. Bo ona jest do poświęcenia tak naprawdę. Dobra, na razie dobrze nam idzie w miarę. Szczerze mówiąc, no nie jest to też najlepszy build, jaki mogliśmy sobie wymarzyć. To źle nie idzie. Gdyby nie DLC, to byś nie miał tych nowych kart? Nie, te nowe karty są po prostu w Casey Mode, czyli w tym jakby dodatkowym trybie. Nieśmiertelność połączona z tym, no... Albo na odwrót, że to... Chociaż nie, bo tu 4 te kosztują, no to bardziej w tą stronę. No, jest to jakieś połączenie, albo lecimy właśnie, kurwa. Tak, w tą stronę można byłoby pójść niby, no dobra. Jolo. Kotek. Kotek. Ale nam się pięknie trafił. To lepsze połączenie możemy zrobić. Wiecie? Możemy dać kitka i ulepszyć ją z dekozą. To jest dużo lepsze połączenie. No kot i baran, dokładnie. Idealne połączenie, fajnie. I teraz potencjalnie możemy brać już te drogie karty, co nie? Bo mamy właśnie fajnego kota, kotobarana, ale mam jednego. Więc musiałby się trafić, tak jak teraz na przykład się trafił. No i nie mogły być te kościane, tych kościanych debili, bo trafił nam się akurat ten baran i co z tego, jak mamy tutaj takiego, tego typiarza, co nie? No nie, no bez sensu, dobra, niech zablokuje. O, i teraz jest kozak, ale musimy mieć wiewiórę, dobra, na razie się nic nie, i tak nie wydarzy. Dobra, i teraz wiewióra, i teraz tak, wiewióra, to do poświęcenia tu, to do tutaj, no a to i tak z tym nic nie zrobimy, dobra, tam 3 obrażenia nam zada, ale przeżyjemy.
O, jak nam koza zupdate'owała się. Dobra. No i pięknie, wygranko. Jak masz Black Gold do Bone Lorda, to na początku jak dostajesz, tak? No jak nie wiedziałem. Dobra, i tu mamy tak. Dobra, chyba tu pójdziemy. Zaraz pomyślę. Jeszcze jeden kotek, ale super. Chociaż Grizzly'ego też fajnie byłoby wziąć, chociaż nie. Imo kotek better, chyba. Chyba kotek better. Kurde, nie wiem. Chyba better kotek imo, co nie? No Grizzly też jest fajny, bo mam tą kozę. Ale ona jest, na razie jest mało tej kozy jest. No, dobre, dobrze wiedzieć. Co jest teraz, co jest better? Kotek? Kotek i co, polepszyć kotka jakoś? Na przykład dać mu wskrzeszalność. Wieczną wskrzeszalność. Może nieśmiertelny, nie, no bez sensu nieśmiertelny Grizzly, bo jest mega drogi. Musiałaby Black Gold wypaść akurat. A wiecie jak, to jest tak procentowo, procentowo ciężko, żeby tak na 100%. W sumie Magi też jest mocny, jakby to ulepszenie dać komuś. No, jakby to ulepszenie dać komuś, komu gdzieś tam na początku wytegowuje się, to wtedy Magi by miał ten. Można byłoby szybko kozę wyszukać. No, to też nie takie głupie wtedy. W sumie. Bo Magi powoduje, że wtedy wyszukujemy na przykład naszą kozę. I Magiego możemy dać na przykład Elkowi. Na przykład możemy dać. Dobra, zróbmy tak, niech będzie. Namówiliście. Zrobimy tak, że Magiego, bo sam Magi jest taki sobie. Pozbędźmy się go od razu. Elkowi, Elkowi. Na Karalucha nie, bo on 4T. A, kilka razy mogę. Faktycznie kilka razy wtedy mogę. Tylko, że on 4 kości wymaga. I kilka razy i mogę sobie wyciągnąć co chcę. Tylko kurde, 4 kości będzie wymagać, co nie? Ale co do zasady, masz rację. Dobra, YOLO. I ognisko. Podżyćko. Dobra, pomyślmy przez chwileczkę. Możemy teoretycznie kozę ulepszyć, żeby była trochę silniejsza, nie taka słaba. Albo jakiegoś normalnego wojownika, rakuna. Chociaż chyba kozę bym polepszył. Tak, żeby była silniejsza, ale tylko raz. No i lecimy na bossa. Dobra, jakoś tam buildzik nam się fajny w miarę stworzył, ładny buildzik, mówię. Ja bym powiedział, że jest w miarę git. No patrzcie to. Naszego rakuna zabiją tak po prostu? No zabiją mi tak po prostu rakuna. No bo nie jest za najsilniejszym. I tego też zabiją? Nie ma jak się bronić tu, kurwa. Dobra, przynajmniej możemy, ale w sumie kościanego mamy. Kościanego mamy, widzę.
Tu ściany może od razu zostać tu położony praktycznie. Właśnie boli mnie to, że ten nie zdąży ewoluować, to już go zabiją. Wiecie, o co chodzi? Dobra. Tu go postawię. Tego postawię tu, niech stracę. No i tego też bym gdzieś postawił, ale to się mija z celem na razie. Dobra. Fajny. No dobra, jeszcze to przetrwamy. O kur... Nie, dobra. Zabiję mi go. Bo debil się rusza w bok. Ja pierdykam. Co za głąb. No głąb straszny. Dobra, no musimy to... Dobra, no zablokujemy to peltem po prostu. Chyba, no chyba peltem po prostu zablokuję. Bo tych nie zabiję, żeby było śmiesznie. Chociaż nie, no nie zabiję. I tak mają Nie, no dobra, mam. Nie, no ja jeden, oni dwa. Tutaj widać, że mam jeden punkt zapasu. To jest git chyba. Właśnie. A tu się ładnie już z nimi rozprawię. Dobra. Nie no dobra, no wszystko się zgadza. Atak podwójny. Dokładnie. O, jest i tytułowy cockroach. Możemy go chyba na jak położyć. I możemy... Dobra, nie było... No za dużo tutaj dobrania nie wzięło faktycznie. Ej, tu już nie mam tych kart. Kurwa, niedobrze. Tak w sumie to... Tak średnio bym powiedział. Nie mam aż tyle do wymiany. No dobra. On go zabije, wpadnie w pułapkę i sam się zginie. No już nie mamy? Kurwa, coś tak... Tak średnio, średnio bym powiedział, co nie? O, bogowie, dobra, ona ma dużo życia, całe szczęście. No tak się będziemy, kurwa, napierdzielać. Dobra, przejdziemy ten pierwszy etap. Będziemy mieli jakieś te, będziemy mogli sobie kupić jakieś te. Pierwszy etap ukończyliśmy. Tak, zobaczymy jak pójdzie trading teraz. Ale słabe karty. Ringworm nam nie zagraża, bym go zostawił. Skunks nam w sumie nie zagraża, wyrąbany totalnie. To odbicie jest lustrzane. W sumie takie słabe rzeczy są, jak mam być szczery. No to co? Elka bym wziął, tak jak mówisz. Ravena? Kurwa nie, może tego w sumie? Froga? A jeszcze kogoś? Nie wiem, może... Ringa tego? Ulepszonego? Dobra, nie mam pojęcia, nie wiem jaki on miałby update. Ja spadam, trzymaj się.
No dobra. W sumie po co? Mam przecież... Oho! Na szczęście wygramy. Tak na styk, bo karty zaczęły się kończyć. Mamy, że mamy bardzo nietypowy build, który tak się, wiecie, sprawdza, nie sprawdza. Gek. Po prostu gek. Czekajcie, jakie mam karty. Stręcz larwa, ona jak się zupdate'uje, to jest kozak. Inscription, ta gierka. O, jest kopiarka. Chyba do niej pójdziemy w sumie. Podoba mi się. Kolejna koza. Tak, będę kopiował kozła. Tak myślę. Mamy dużo kozłów już. Ale chyba tak, Imo. Imo tak. X Malerix, zasubskrybuj na poziomie pierwszym. O, dziękuję ci za tą piękną subskrypcję. GG widzowie. O bogowie, nie, co tyś ty narobił? Ja pierdykam, debilu, żeś skopiował tego kozła. Kozioł bojowy to będzie się nazywać teraz. No jest nasz kozioł bojowy. No dobra, żeby nie było, nie ma tego złego. Bo sobie tak. Bo sobie zrobimy i tak tego kozła. I tak go poświęcimy, ponieważ chcę tego zrobić. No i tyle. O, bogowie, patrzcie, co tu się zrobiło. Trafiłem akurat na takiego niefajnego przeciwnika. O proszę, akurat spoko. Możemy sobie wziąć naszego ulubionego kozła. Moglibyśmy go tu położyć. Ale na razie go tu nie kładźmy może. Chociaż no moglibyśmy teoretycznie. Kto bogatemu zabroni, myk. A i tak jest koniec, wygraliśmy. Co się stanęło z tym elkiem? No, zmutował, to jest jakiś tam... Czasami tak bywa. To jest jakiś losowy event trochę też. O, bo to jest jakaś specjalna karta, którą dobrałem. Ona jest czerwona i ona się zmienia, widzisz? Ona jest... i to jest taka karta czerwona, która jest, może być losową kartą. I ona czasami się zamienia właśnie w takiego bydlaka.
Dobra, do ogniska chyba Imo lepiej niż do łączyciela, bo jak pójdę do łączyciela, to mi kozły połączy, a nie chcemy tego. Chociaż kurde, no tutaj też nie chcę iść za bardzo. No ale tak to mi kozły połączy. Tak, karta glitcha. Chociaż, ale tutaj też nie chcę iść, bo ten tutaj mi da te pelty niepotrzebne. I się też będę irytował. Już może lepiej kozły połączyć w sumie. No dobra, idziemy kozy połączyć, niech będzie. Uuu, fajne, że on wchodzi w walkę od razu. Bierzemy. No dobra, połączmy te kozły, niech będzie, zobaczymy co z tego wyjdzie, no. Znaczy będą super kozły. Będzie. O, możemy jeszcze, w sumie tego możemy połączyć też niż kozły, nie wiem czy w sumie nie lepiej. Będzie wtedy. No właśnie myślę, czy połączyć psa, czy lepiej kozły. No i teraz mam dylemacik. Bo będzie niby ultra super teoretycznie. No nie, no, no i, no i dylemacik, dobra, niech będzie. Niech będzie, pieseła łączymy. O nie. A nie, dobra, okej, myślałem. O, tutaj ulepszenie, byśmy mieli co ulepszyć, byśmy mogli to na przykład poświęcenie dać. Albo po prostu, no bo ja wiem. Myślę. By trochę oszczędzić kart tu, czy do Grzybolandii? Nie, bo w Grzybolandii złączymy. A ja nie chcę do końca łączyć. To tutaj, no dobra. Niech będzie tutaj w lewo. Dobra, zróbmy na razie tego bydlaka. Oj, 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 to nie było za mądre chyba. Tutaj za dwa, on mi też zada dwa. W sensie ja nie zadam mu dwa w sumie. On zada jedno, bo drugie zablokuje, no dobra. Nie, zada dwa. Ale tu widzę, że ewoluowałem? Jak to się stało? Że on miał dodatkową miejkę ewolucja jeszcze, o bogowie. To tak fajnie ewoluował. Z tego co widzę. A, bo ja mam to, ta? Fajne. Tutaj jedynki same wbiły. No dobra. Źle. Nie, no dobra, w sumie nie tak źle. O, bardzo źle. Bardzo źle, przegrałem to. Dobra, miałem dwa życia, nie ogarnąłem. Nie ogarnąłem, że ten. Że ten się wtrążoli. No i właśnie, no i właśnie, dobrze, dobrze, że miałem, wiecie co, dobrze. Że kurde mam tutaj zapasowe życie, bo takie właśnie, dobra, bierzmy trójkę, bo mamy dużo kus, to możemy sobie pozwolić teraz w końcu. A propos. No i teraz tak, weźmy sobie kozę. Zamontujmy sobie do tego rakuna.
Wyjdzie na to samo. Względnie. A będziemy mieli jedną taką, powiedzmy, mniej bezużyteczną kartę. O nie, bardzo niefajna umiejka. Dobra, teraz fokus. Mamy fajną kozę. Mamy fajnego pieseła, jest dobrze. On też tu jest groźnym piesełem, widzimy. Że jak mu zadamy obrażenia, to on to sami oberwiemy mocno. Aha, wiem o co chodzi. To chyba tu zrobimy byczka. Dobra, no to wiadomo. Tutaj kozę. No i sorry koza, ale ty idziesz do poświęcenia. O nie, bo on się przesunie jak debil. A, trudno, zginie. Ale to już chyba wygrano mi tak mamy chyba w kieszeni, tak mi się coś kojarzy. No i pięknie. Piesek tutaj rozwalił systemek. Fajnie, że odropnął tak szybko. Do ogniska, do ogniska, do ogniska chyba. I znowu będą grzyby. No to nie dobrze będą te grzyby, będziemy musieli połączyć. O, to jest fajne, to ma fajną umiejkę. Żyćko. Chyba ten elk, bardzo często go stawiam. A kurde, Gaugan umiera, bo ma mało życia. No, dajmy tego elka. No i będziemy musieli połączyć kozy, bo tylko to nam zostało niestety. Z czego się nie cieszę osobiście. Będzie to dosyć potężna koza XD. Ale no, no będzie rzadziej będzie wypadać, się tak powiem. Dobra, bossu. Nie wiem, to jest chyba ostatni bossu z trzech. Zobaczymy jak pójdzie. Tak, ja wiem, że ewoluuje. O, fajnie. Fajnie, fajnie wyszło. Bo mamy rakuna, którego możemy poświęcić dosyć szybko. O nie, po co oni przecież oni ten, zapomniałem, że on zamieni wszystkich w ten bryłkę tego złota. Taki zmarnowany potencjał, co nie? No trudno. Ja zapomniałem, że on wszystkich w złoto zamieni. Przecież. O, fajnie. Dobra. No to teraz tak, zróbmy tą kozę oczywiście. No i tutaj tak. No dobra, to możemy wyjątkowo postawić, bo nam podejdzie. No ewoluowała, więc przynajmniej dosyć porządne obrażenia zadaje, więc to jest akurat fajne.
Kurwa, no ten piesek, jak tu go postawimy, to on niestety, w sensie on sam wskoczy w sumie, wiecie? To zróbmy tak, że postawmy tutaj tego, a wtedy go zabiję też, nie? To wtedy wskoczy od razu i go zabiję. Nie, to musimy inaczej zrobić, wiecie? Tutaj wstawmy go. A, dobra, nieważne. I teraz i tak wstawmy go tutaj. Nie no, drugi raz nie niszczy już kart, bo drugi raz już jest handling. On tylko za pierwszym razem niszczy karty. Stręcz larwa, niech będzie, ona jak ewoluuje, to jest kozacka. To musi ewoluować. O, kopiarkę. To co, jeszcze jedną kozę? No jak już idziemy w te kozy, to w sumie czemu nie? O, jeszcze jednego tego byka se weźmiemy. I weźmiemy jeszcze jedną kozę, żeby mieć po prostu więcej kóz. Tych takich. O, mam, o ile dobrze przemaluję, bo to różnie bywa z tym wspaniałym malarzem. No dobra, powiem wam, że nie wyszło najgorzej, w sensie, no nie wyszło źle. Obrażenie za 3. Dosyć dużo. Niech ewoluuje. No i tyle byłoby z mojej ewolucji, kurwa mać. Tyle byłoby z tej ewolucji, pany. Najgorzej, że... No patrz, jeszcze... No dobra. Ja pierdykam, no teraz przerąbiemy to. I to z kredensem. Dobra, jedna świeczka przerąbana. Nie dało, nie do zrobienia. Mieliśmy strasznie złe rozdanie. Okropnie złe rozdanie to było. No dobra. Mam tylko nadzieję, że kolejne rozdania będą dużo lepsze, bo się rozjuszę leciutko. Bo się rozjuszę, co nie? Dobra, czy coś możemy polepszyć czymś? Myślę, że nie. W sensie jest gitara. Bo myślę, gdzie pójść. Czy coś polepszyć czymś można? Na przykład dać, że zamiast tego byka TTM wskakuje. No. Bonlorda możesz kozę dać? Poczekaj, mam zaćmienie. Bonlorda. Gdzie jest Bonlord? U Bonlorda możesz kozę oddać? A, u Bonlorda, o to ci chodziło. Czyli mówisz, że tutaj, jak oddam, będę miał aż 8 na start? To dużo. To naprawdę sporo. Ale kurde, wiesz co? Mamy tylko dwie kozy.
No niby tych kościanych też mamy dużo. Kurde, no jest takie ryzyko, co nie? Chyba nie, nie pójdziemy, będziemy w to iść. Kusi, ale kurde, dwie kozy tylko mamy, a mamy dużo tych drogich kart. Będzie mała szansa, że wypadną. Kurwa, nie wiem. Ciężki temat. O, z drugiej strony. No dobra, ryzyk, ryzyk. No dobra, namówiliście. Poświęcenie kozy, ale to dobrze wiedzieć w sumie. Rakun. Taki. Chyba, że to, jak będę miał już aż tyle. Dobra, jak będziemy mieli tyle kości, to to się przyda. Dobra, według tego legend. Poświęcenie Bone Lorda kozy spowoduje, ale nie tej, tej, w sensie. Spowoduje coś niesamowitego. Że będziemy mieli bardzo dużo kości. No i kozak, pięknie. Zobaczmy, czy faktycznie będziemy mieli 8 kości na start. Nice. No i fajnie. Fajnie, to daje dużo. To daje niezłe. Niezłą strategię na samym starcie, bo możemy na przykład tutaj nieźle zadymić już tym ptakiem chociażby. O kurwa, ale wyszedł. No dobra, nie, on nie jest akurat zły taki. Tak zadymi całkiem porządnie. Dobra, no i po robocie jest. Pięknie! A bałem się, że pomalowana zielono będą wybrzydzona. Będziesz wybrzydzona, a jednak nie jest. No i dobrze wyszło, dobra. Jaskinia, grzyby na pewno nie. No do grzybów na pewno nie chcę, bo mi co połączy? Tych mam, nie, tych mam, nie, nie mam tych dwóch. No właśnie. Bo co mi połączy? Połączy mi... Nie mam chyba dwóch takich samych. Więc nic by nie połączył mi. No dobra, chodźmy w prawo. Tak czy siak. W sumie nie wiem, czy tego chcę. Jest duża szansa, że będę miał to. Dajmy serce, jest najmniejsza szansa, że wypadnie. Sukces. Dobra, nieważne. Myszka za 3T. Warren. I 3T daje od razu. Albo po prostu koza. Po prostu koza, która daje jeszcze jedną kozę. W sumie XD, bo to powoduje, że dostaje jeszcze jedną taką. W sensie wychodzi na to samo. Właśnie nie... Właśnie, czy na pewno kozę? No bo zobacz, to jest dokładnie to samo. W sensie, jeśli kładę to, to jest to wartości 3 tego, a dostaję znowu to samo wartości 3. To jest dokładnie to samo. W sensie, tylko tu jakby jest lepiej, bo masz jeszcze ten efekt dodatkowo. No. Więc to jest imo lepsze. Dobra, to będzie git. No weźmy to. Niech będzie. Idziemy dalej. O kurde, ale mają umiejkę. Ale mamy dużo kości na start. No, to muszę przyznać, że to akurat fajne, bo akurat dużo, często mi się kościani, przyjaciele trafiają na start. Więc przyznam się, że miło się. O, ale fajnie jest, bo on też daje mi... On też powoduje, że będę mógł sobie wyczarować co chcę. To jest super.
A chcę sobie wyczarować. No tego chcę sobie wyczarować. No chcę. Tak szybko? No chcę. Dobra, zrobimy to. Rakun, który też jest za trójkę. No to co by ci tu powiedzieć, rakunie? No najwyżej se umrzesz. A oni będą, im życie będzie wzrastać. No ale dobra, no ale musimy ich, ale chociaż tego postawmy. O, jeszcze lepiej. No, tutaj dobra. Postawmy go tutaj. Pięknie, pięknie. No i proszę państwa. Dobrze jest, dobry bildzik się nam stworzył. Co, Renife? Oho, Black Gold, ale XD śmiesznie. Śmiesznie. To ten, myślę, że to temu nie będziemy zmieniać. Bo ten akurat też fajne, ale to imo lepsze. To jest imo lepsze, że ewolucja nadchodzi i to jest imo lepsze. Jeszcze ognisko na koniec. Zobaczmy w jakiej dziedzinie w życiu. Dobra, zastanówmy się co nam najbardziej najczęściej może umierać. Najczęściej może nam umierać. No Elk to wiadomo, że często umiera. Karaluch, ale karalucha. No karaluch też może często umierać. Ten może nam często umierać. Z drugiej strony karaluch jest nieśmiertelny. Może kojotę? No dobra. Będzie trochę silniejszy kojotę. W sumie mogliśmy dwa razy zaryzykować nawet, bo on to nie jest jakaś super karta. No dobra. Może się uda przejść teraz na tym bossie również. Zauważyłem, że lubią nam się trafiać karty związane z kośćmi na początku, nie wiem dlaczego. Więc generalnie to była dobra decyzja. Z jakiegoś powodu, no bardzo lubią nam się trafiać takie karty. Z tymi kośćmi na początku. Oho. Źle, no mogliśmy tam, a zresztą. Ta. No i mam dylemat. Imo. Bo ten Shark bije za 4. Ten Shark bije za 4. Co nie? Ten bije za 2, to daje 6. Blok, bo giniesz. Wiem, że muszę zablokować. Ale właśnie mam przekminę, dobra. Tym zablokujemy spokojnie.
wszystko se wezmę. I tutaj dam. Chociaż on debil się przesunie pewnie. No na pewno się przesunie, bo jest debilem. Dobra, trudno. Ale nie, nie przewidziałem, że od razu zaatakuje. Nie, nie, jaki głupota, bogowie. Ale mnie to drażni, ale jestem zirytowany. Tak dobrze szło. Nie, nie, nie ogarnąłem, że od razu zaatakuje. Kurwa, tak dobrze szło. Dobra, wystarczy na dzisiaj. I się rozjuszyłem.